Hej wszystkim, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Miłosz Tor i dzisiaj załatwimy kilka, myślę, że ważnych rzeczy, ponieważ jak wiecie, Origin, między innymi właśnie Origin, ma niestety, ale określoną liczbę znajomych, maksymalnie możemy mieć 100 znajomych, zatem tak jak na początku jeszcze miałem mało widzów i pytaliście, czy możecie mnie dodać do znajomych, no to oczywiście się zgadzałem, no bo czemu nie, ale w tym momencie moja lista praktycznie jest zapełniona, a potrzebuję miejsca na osoby, które, z którymi po prostu utrzymuję ciągły kontakt, z którymi wiem, że będę grał, albo są to po prostu moi znajomi. I dlatego w tym materiale utworzymy grupy na Battlelogu. Jak wiecie, Battlelog jest też połączony z Originem, więc wszyscy znajomi z Origina dodają się nam też do Battlelog'a. Nawet nie wiem czasami, czy jeśli dodamy kogoś na Battlelogu i w momencie, kiedy mamy całą listę zapełnioną na Originie, czy na Battlelogu nie możemy mieć czasami właśnie więcej znajomych. Bo EA coś wspominało, że zniesie limit tych właśnie znajomych, ale tego nie wiem. W każdym bądź razie chciałbym utworzyć dwie grupy. Na Battlelogu, czyli Pluton, oraz na Steamie. Myślę, że to będzie po prostu idealna metoda na to, abyście ze mną pogadali, ze mną pograli, bo wiem, że na Steamie da się nawet tworzyć konwersacje takie grupowe, nawet z wykorzystaniem mikrofonu, a nie tylko samego czata. Sam tego nie testowałem, ale widziałem, że chyba taka opcja jest. Jeśli się mylę, to mnie poprawcie. Ale w każdym bądź razie, jeśli będziecie należeć właśnie do tych grup na Battlelogu oraz na Steamie, no to wtedy będziecie tam widzieć, czy jestem online. Czasami też dodam tam jakieś wydarzenie, że na przykład możecie w tym momencie do mnie pisać, możecie ze mną gadać czy coś. Na Steamie jestem praktycznie cały czas, na Battlelogu niekoniecznie. No ale wydaje mi się, że większość ma Steama niż Battlelog, dlatego założę też grupę właśnie na Steamie. Bo w sumie kto dzisiaj już nie ma Steama, tak? Steam jest już taką platformą, no, do której po prostu dołączamy praktycznie każdą grę. No i tak to wygląda. Dlatego teraz właśnie przejdę sobie na pulpit i sobie dodamy grupy. Więc tak, zloguję się może na Battlelog'a najpierw. Zobaczmy. Okej, tutaj widzę, że już jakiś... O, Battlelog update będzie. Spoko. A jeszcze tak swoją drogą, nie wiem czemu, ale po jakimś update'cie mi się zbugowała ta lista. Otóż... tak jakby, jak widzicie, pokazuje mi Zero Friends Online i Zero Friends Offline. Nie wiem, dlaczego tak się stało. Oczywiście, jeśli zwinę offline, to ta reszta online jest tutaj, a wydaje mi się, że ona powinna być pod tą listą, tak? Jak widzicie, klikam tutaj i się nic nie zwija. Więc tak jakby wszystko jest w jednym miejscu. Nie wiem, czemu tak się stało, no ale trudno. Okej, w takim razie... gdzie to się robi? Platoons, wejdźmy sobie tutaj. Nazwa. Jaka nazwa? Myślałem nad tym, jaką by tę nazwę wymyśleć, ale myślę, że po prostu wpiszemy najprostszą, jaką się da, czyli coś takiego. Aha, tutaj jeszcze muszę dodać, tak, angielski, wiadomo. Tak, weźmiemy Milo, skrót od Milosztora albo Miłosza, ewentualnie można czytać to jako Milo, też tak na mnie moi kumple czasami mówili. Jak graliśmy kiedyś tam w Battlefielda. No i tyle, dobra, stworzę Platon. Już w tym momencie on będzie dostępny i możecie go wyszukać i po prostu do niego dołączyć. Więc ile tam ma ograniczenie? Pluton chyba 100, tak? 100 graczy. Nie jestem do końca pewny, ale wydaje mi się, że 100 raczej nie zdobędę, więc przynajmniej na razie. Dlatego śmiało możecie dołączać. Potem jak będzie pełny, to albo wystarczy kliknąć Become a Fan, albo po prostu stworzy się nowy. No ale to już jest, mówię, daleka przyszłość, więc na razie zostawmy to w spokoju. Okej, tutaj jest emblemat, ale emblematem to się potem zajmie.
tam potem coś wymyślę. Także okej, oczywiście dodam wam linka do tego Platona, do tego Plutonu w opisie tego filmu. A tymczasem ja przechodzę do Steama i tutaj robimy to samo. Więc wchodzimy w grupy. Chyba tak. I utwórz nową grupę. Nazwa grupy. Tutaj zrobimy tak samo, nie będę tutaj kombinował raczej z tym. Więc sprawdź dostępność. Nazwa grupy jest skrót. Czy jest Milo? Sprawdź dostępność. Kurczę, nie ma. A sprawdźmy. Milo G. Okej, okay, Milo G jest. To jest od Miłosztor Gamer. Może by było. Albo, czekajcie, może zrobimy coś takiego. Okej, okay, też chyba jest. Dobra, no to Milo Fans będzie i tyle. Chociaż Fans, czy ja wiem, Milo Fan. Albo. Kurde, też jest zajęte. Boże, kto to używa? Czy po prostu Miłosz? To nie wiem, bez sensu. Dobra, zostawię coś takiego. Okej, okay. Milo Gamer może być. Łączy grupy. Czym jest łączy grupy? Sprawdź dostępność. Gamer. Sprawdź dostępność. Okej, okay, łącze grupy jest dostępne. Ciekawe, czy to trzeba samemu wpisywać, czy też ręcznie, czy też automatycznie, by nam się to dodało. Nie wiem. W każdym bądź razie grupa publiczna. Chyba tak, co? Każdy może dołączyć. Dokładnie, grupa publiczna niech będzie. Więc nie będę musiał akceptować waszych zaproszeń. No i w sumie tyle. Create. Potwierdź wybór. Create. Okej. No to znaczy narzędzie oficera jakieś jest. Nagłówek. Język. Dobra, wiecie co, to potem chyba sobie ustawię. Chociaż czekajcie, kraj. Poland. Nie, no gry żadna. Tutaj jest strona www. Okej, to potem się tym zajmę. Nie będę na razie tutaj tracił czasu. W każdym bądź razie grupa już jest stworzona, więc serdecznie was do niej zapraszam. Tak jak mówię, to ma ułatwić nam po prostu kontakt. Chciałbym, abyśmy też mogli właśnie tak pogadać, jeśli macie jakieś pytania, jakieś sugestie co do serii, cokolwiek po prostu, albo chcielibyście po prostu ze mną pograć, no to tam łatwo właśnie znajdziecie taką informację, bo też wiem, że dużo osób nie ma Facebooka, albo po prostu nie lubi tego, tej strony, bo denerwuje jakimiś bzdurami, dodatkami, jakimś wysypem spamu, ja to doskonale rozumiem, dlatego Steam myślę, że jest idealną opcją, ten Battlelog dla tych, którzy po prostu często grają w Battlefielda i tam mogą mnie właśnie też złapać. Także dla każdego jest miejsce. No i tyle. Dzięki serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że będziecie licznie dołączać. Oczywiście pamiętajcie, żeby też innym znajomym podsyłać te linki, aby było jak nas jak najwięcej. Bo wtedy wiadomo, jeśli będzie nas dużo, no to wtedy można organizować jakieś większe eventy, jakieś granie z widzami i wtedy będzie po prostu niezła zabawa, tak? Także trzymajcie się, do usłyszenia, hej!